Witam Was na drugiej części pasjonującej historii dotyczącej układu nerwowego. Jak na razie omówiliśmy sobie takie ciekawosteczki jak budowa komórki nerwowej, czyli neuronu oraz synapsy. Dokonaliśmy podziału układu ze względu na dwa kryteria: budowę i sposób działania. Rozpoczęliśmy omawianie ośrodkowego układu nerwowego od mózgowia, czyli mózg, mózżdżek i pień mózgu. I wiecie, zachodzę w głowę, czemu nie zamknąłem wątku ośrodkowego układu nerwowego w pierwszej części i nie omówiłem z wami rdzenia kręgowego. Byłoby prościej i czyściej. Mam nadzieję, że mimo tej wpadki dacie mi jeszcze szansę na dalszą opowieść. To, co zostało, to zamknięcie ośrodkowego układu nerwowego poprzez omówienie rdzenia kręgowego. Drugi ważny element to obwodowy układ nerwowy, a tam rodzaje nerwów, odruchy. Zatem do dzieła. Rdzeń kręgowy to obok mózgowia drugi element wchodzący w skład ośrodkowego układu nerwowego. Rdzeń kręgowy biegnie wewnątrz kanału kręgowego, czyli przestrzeni utworzonej przez otwory kręgowe kręgów kręgosłupa. Jeszcze raz. Kręgosłup składa się z kręgów. Kręgi mają otwory nazywane kręgowymi, które razem tworzą kanał nazywany kanałem kręgowym, wewnątrz którego znajdziemy rdzeń kręgowy. Rdzeń, podobnie jak mózgowie, składa się z neuronów. Ciała tych neuronów zlokalizowane są w środkowej części rdzenia i tworzą znaną już Wam istotę szarą. Aksony zaś, albo jak kto woli włókna nerwowe, tworzą istotę białą, która znajduje się w zewnętrznej części rdzenia. Zwracam Waszą uwagę, że istota biała i szara jest w tym wypadku rozmieszczona niejako odwrotnie niż było w mózgu. Tam ciała tworzące istotę szarą leżały na zewnątrz, a do środka zbiegały się włókna. Tutaj, jak już wspomniałem, mamy sytuację odwrotną. Jeśli chodzi o funkcję rdzenia kręgowego, to przede wszystkim zapewnia on dobre połączenie pomiędzy mózgowiem i całym ciałem, a więc służy komunikacji. Ponadto rdzeń kontroluje reakcje odruchowe, czyli takie reakcje, które zachodzą bez udziału naszej woli. Mając już wiedzę o ośrodkowym układzie nerwowym, przyjrzyjmy się kablom, które są do niego podłączone, a więc bierzmy się za nerwy, które tworzą właśnie obwodowy układ nerwowy. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są nerwy. Otóż pod tą nazwą kryją się pęczki włókien nerwowych, aksonów, dendrytów bądź jednych i drugich, i znajdujących się poza ośrodkowym układem nerwowym. W skład takiego nerwu mogą wchodzić włókna przewodzące impulsy tylko w kierunku ośrodkowego układu nerwowego, to tak zwane nerwy czuciowe, albo mogą posiadać włókna prowadzące do efektorów, czyli mięśni albo gruczołów, to tak zwane nerwy ruchowe. Te nazwy czuciowe i ruchowe doskonale oddają kierunek przewodzenia. No i mamy też nerwy mieszane, zawierające włókna czuciowe i włókna ruchowe. Nerwy występują w parach, po obu stronach ciała i dzielimy je zależnie od tego, z jaką częścią ośrodkowego układu nerwowego się łączą. Mamy zatem nerwy czaszkowe, łączą mózgowie z narządami zlokalizowanymi na głowie i w jej okolicach, oraz nerwy rdzeniowe łączące rdzeń kręgowy z między innymi narządami wewnętrznymi, mięśniami czy skórą. Nerwy czaszkowe tworzą 12 par i ich zadania to odbieranie informacji z narządów zmysłów, przekazywanie ich do mózgowia oraz sterowanie mięśniami głowy, szyi, oczu czy mięśniami mimicznymi. Nerwów rdzeniowych zaś mamy aż 31 par, z czego 8 par nerwów szyjnych, 12 par piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 para nerwów guzicznych. Tu mamy do czynienia z odbieraniem informacji ze skóry,
skóry, szczególnie skóry zlokalizowanej na tułowiu i w kończynach, oraz pobudzanie mięśni, także mowa o tułowiu i kończynach. No dobrze, a teraz przejdźmy sobie do reakcji odruchowej. Odruch to taka automatyczna reakcja organizmu, czyli bez udziału świadomości, a z udziałem ośrodkowego i oczywiście obwodowego układu nerwowego. Droga, po której biegnie impuls od odebrania sygnału poprzez ośrodkowy układ nerwowy aż do mięśnia, który zareaguje na daną sytuację, to tak zwany łuk odruchowy. Prześledźmy sobie zatem dokładniej tę drogę. Cała zabawa zaczyna się z udziałem receptora, czyli jakiejś komórki reagującej na określony bodziec, na przykład termoreceptory w skórze reagujące na dotknięcie obiektu o wysokiej temperaturze. Receptor wytworzył impuls, który pobiegł neuronem czuciowym do neuronu pośredniczącego w rdzeniu kręgowym. Czwartym elementem łuku odruchowego będzie neuron ruchowy, przesyłający impuls do efektora, czyli w naszym przykładzie do mięśnia, który kurcząc się zabierze kończynę z dala od tego gorącego niebezpieczeństwa. Receptor, neuron czuciowy, neuron pośredniczący, neuron ruchowy, efektor. Ot cały łuk odruchowy. To jeszcze nie koniec. Odruchy możemy sobie podzielić na odruchy warunkowe i bezwarunkowe, odruchy wrodzone, takie same u wszystkich osobników w gatunku, przy których nie bierze udziału kora mózgu, to właśnie odruchy bezwarunkowe, z kolei te nabyte, działające różnie dla różnych osobników w gatunku, w które zaangażowana jest kora mózgowa, to odruchy warunkowe. Jako przykład tej sytuacji posłużę się doświadczeniem Iwana Pawłowa, rosyjskiego naukowca, który na początku XX wieku za swoje badania otrzymał Nagrodę Nobla. Otóż Pawłow odkrył, że podając psom jedzenie, zwiększa się u nich ilość wydzielania śliny. To reakcja, którą już znacie i nazywamy ją odruchem bezwarunkowym. No, nikt psów nie uczył wydzielania śliny. Jest to reakcja wrodzona i dziedziczona przez kolejne pokolenia. Pawłow poszedł dalej i na krótko przed podaniem jedzenia włączał sygnał dźwiękowy w postaci dzwonka. Po pewnym czasie tak karmione zwierzęta wydzielały ślinę już na sam dźwięk dzwonka. Badacz nazwał taki bodziec bodźcem warunkowym, a reakcję, w tym wypadku wydzielanie śliny, nazwał właśnie odruchem warunkowym. Psy, które wcześniej nie doświadczyły warunkowania, czyli kojarzenia dźwięku z pokarmem, no nie reagowały w żaden sposób na dzwonek, a już na pewno nie reagowały zwiększonym wydzielaniem śliny. Zatem doszło do wypracowania nowego odruchu, którego nie mają inni przedstawiciele gatunku i który nie będzie w żaden sposób dziedziczony. Oto, moi drodzy, zbliżamy się do końca opowieści o układzie nerwowym. Mam nadzieję, że temat uznacie za wart dalszego zgłębiania, a swoimi przemyśleniami i wykopanymi w internetach ciekawosteczkami podzielicie się w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego razu.